Teraz idziemy na drugie miejsce. Na drugie miejsce wyczyścić. Powędrując. Śmiesznie chodzi. Tak więc, cześć, w następnym filmie. Dzisiaj będziemy łowić na żywca. Na podlodówce normalnie. Na samym początku filmu chciałbym wam pokazać skarpety podgrzewane, które do 9 godzin potrafią wam grzać. Są to narciarskie skarpety. Wszystko jest ogólnie z tej firmy, czyli skarpety, spodnie, kurtki, rękawiczki i czapki podgrzewane. Nawet szaliki. Jest to na powerbanka. Tu są dwa powerbanki w tym zapakowane. Skarpeta wygląda tak. Tutaj mamy ten napis. Tutaj mamy kabel USB, który się podłącza do tego powerbanka. Powerbank tutaj się sobie wsadzamy tam. No i te skarpety jeszcze mają te dwa właśnie powerbanki. Tutaj mamy te powerbanki z pilotem. Tak to wygląda. Bardzo fajna rzecz dla wędkarzy, którym jest zimno w nogi na dłuższych zasiadkach, bo to przeważnie tak jest. Ja na przykład tak mam, że mi bardzo jest zimno w stopy. Możecie sobie ustawić trzy opcje. Na pierwszej opcji to macie tę najmocniejszą. Grzeje chyba do 3 godzin, druga grzeje do 6, a trzecia grzeje do 9 godzin. Więc no moim zdaniem jest to super, kto na 9 godzin na rybach tak siedzi w takim zimnie, więc to moim zdaniem wystarczy. Będzie parę ujęć z drona. Chcemy dzisiaj, no tak jak wam powiem, trochę poczyścić staw, trochę śmieci pozbierać. To taki mikro vlog, taki związany ze skarpetami też, żeby wam po prostu doradzić, co macie kupić. Oddali sobie dzięcioła dużego. Nie czarnego, czarny to jest dzięcioł. No będziemy łowić. Później coś na łyżwach pojeżdżę, no i posprzątamy i to taki dzień będzie, myślę, że lekko udany, więc zapraszam do oglądania. A więc tam jest Fabian. Chodzi sobie, sprawdza, jak wygląda lód. Przybliżyłam go. O, właśnie. On nawet nie wie, że go nagrywam pewnie. Widzicie? O, tam są ślady jakiegoś zwierza. Tutaj właśnie. O, idzie sobie. Lód jest bardzo mocny, bo jest minus 13 stopni nawet dzisiaj było w nocy, więc jest dobrze. Tutaj mamy nasze łyżwy Fabiana i wędka. Nasza żywcowa, podbierak. I teraz, o właśnie, Fabian idzie i gada, żeby mu w skarpety ciepło. Więc no. Lód jest super. Lód jest, no, ja się zaraz na łyżwach spróbuję coś pojeździć, ale moim zdaniem lód jest perełka. Tak. Przynajmniej takiej grubości jest. Jest gruby, jest. Dobra, a więc Fabian wskakuje w łyżwy i lecimy dalej. No. Więc Fabian sobie jeździ. Ja sobie stoję tak blisko brzegu. A on sobie tutaj jeździ. Widzicie go? Widzicie. O, jedzie. Ale nogi od tych łyżów bolą. Przybliżenie nagle. O, Fabian! No. Prawie we mnie wjechał. Ale nogi mnie strasznie bolą, stopy od tych łyżów. Jakoś tak te boki bolą i długo na łyżwach nie dam radę. Nie idzie długo. Ale żebym miodził na tych łyżwach. Tak z podlodówką na tym to by było fajnie, no tylko że przy takim większym szczupaku to się można normalnie na tym rozjechać. Tak, bo to nie jest stabilne jednak. No, ale to są jednak. No. Fajnie, może te kosze skręcić teraz, żeby pierwszy. No, najpierw pozbieramy śmieci. A może pójdziemy po tym nogi. Więc teraz się wyłączę i potem nagram. No. To do potem. Tam jedzie, tu mam śmieci, tam nie było zbyt dużo śmieci. Fama ma jeszcze w ręce inne worki, też tam są jakieś śmieci, więc teraz lecimy do naszego brzegu. Ja tutaj bardzo ładnie ze słoneczko świeci. Jedź! Fama fajnie sobie jeździł i ja akurat jak nagrywałam, to przestał, więc patrzcie teraz.
I przyjechał. Dobra, no. Teraz idziemy na drugie miejsce. Na drugie miejsce wyczyścić. Pamiętaj, śmiesznie chodzi. Dobra. Bardzo ślisko, ale opanowałem sytuację, więc musi być subskrypcja i daj. Dobra, ja kończę i idę mu pomóc, bo za chwilę się tutaj wyglebnie, dobra. No. Okay, jesteśmy na kolejnej miejscówce. Tak to wygląda. Tu jest takie jakby... No tu jest zawsze trawa, tu jest potem też woda. Tu jest... No też woda, a teraz lód. I tutaj są kolejne śmieci, po które przyszliśmy. Musimy je pozbierać. Damy je do tego czarnego worka. No i fama tutaj dalej chodzi, na razie bez łyżew. Ale tutaj już są. I tu jest nasza wędka. Mamy tutaj ten właśnie spławik. Tak to wygląda. Za chwilę też fama wystartuje dronem, nagrywam jakieś fajne ujęcia. Teraz też dzwonimy po naszego znajomego, czy przyjedzie, bo miał przyjechać właśnie i może akurat uda się posiedzieć w większym gronie. Więc teraz kończę i nagram wam może, nie wiem, jak wam będzie jeździć na łyżwach, albo jak będziemy już łowić. Tu jest nasz spławik w wodzie. Przybliżę wam trochę. I tam jest żywiec. I teraz czekamy na jakiegoś szczupaka, czy przybije, czy nie. Tutaj stoi Fabian. Tak, czekamy na żywca. Patrzy się na rybę na żywca. Zobaczymy, czy się uda złowić właśnie szczupaka. Żywiec nie jest duży. Jest taki dość małej wielkości. Zobaczymy, co się uda. No. Zobaczymy. Będziemy poczekamy chwilę i może akurat coś się fajnie uda złowić. Zmieniamy miejsce, bo tu się na razie nic nie dzieje. I pójdziemy teraz na inne miejsce. Tak to tu wygląda. Już się trochę słońce zachodzi trochę, ale jeszcze jest jasno. Więc zaraz się pojawimy w innym miejscu. Tak, tu zrobiliśmy sobie ognisko takie małe. Oczywiście później je zgasimy. Spokojnie, wszystko bezpiecznie. A tutaj Fabian sobie dalej jeździ. Tam też wrzuciliśmy żywca. Może będziecie widzieć. Może podejdę tam trochę. Nie wiem, tam są właśnie takie dziura, więc tam jest żywiec. A tam Fabian w oddali sobie jeździ. Jest już trochę zimno. Dlatego mamy też ten ogień do ogrzania. A tam Fabian przed chwilą... Czekajcie, bo go straciłam. Tam jest. A tam przed chwilą, tutaj, w tym oto miejscu, Fabian się wywrócił i zrobił taką pompkę. Szkoda, że tego nie nagrałam, no ale nie wiedziałam, że on takie coś zrobi. Więc tutaj się grzejemy. Ognisko fajniutkie, rozpalone. O, widzę, że Fabian jedzie. O, to go będziemy nagrywać. Może się wywróci. Patrzcie teraz. Więc tak to wygląda. No. Jest bardzo zimno, ale jest dobrze. Jest bardzo zimno, ale jest dobrze, pamiętajcie. No, na rybach zawsze jest dobrze. Ale ja zrobiłam... No, że nie zrobiłam, ale potem trochę rozpaliłam ognisko, na chwilę muszę tutaj dorzucić jeszcze drzewo, więc no. O, siadam na moje krzesło. Widzieliście to? Widzieliście to? Fajnie, ale tak ciekawe by było łowić na podlodówce i na łyżwach jeździć. To by nie było głupie. Na pewno ciekawe, na pewno. Tylko, że nie wiem, jak by tę rybę się wyciągało z tej wody. Nie, no dobra. Więc teraz już kończę. Fabian też ściąga już łyżwy. I będziemy się trochę grzać. A tam jest właśnie żywiec, więc do kolejnego.